Ale co eksperci ujęli w tym swojej ekspertyzie? Po wojnie obiekty zostały odkopane. Powojenna rekonstrukcja objęła odbudowę bani w ich górnej części naziemnej oraz wymianę stalowych den w obu bani przykręconych śrubami. Rekonstrukcja pozostała niedokończona, gdyż adaptacja urządzeń komór gazowych do wentylacji tunelu komunikacyjnego nie mogła być zrealizowana. Koncepcja wykorzystania bani jako czerpni powietrza jest nonsensowna, gdyż do tego celu są szyby. Koncepcja wykorzystania bani jako swego rodzaju włazów czy też przeczy zdrowemu rozsądkowi. Poza tym wydajność istniejących wentylatorów jest co najmniej 6-krotnie większa od wydajności określonej w kosztorysie. Zaraz tutaj mamy dalej. W kosztorysie wentylatorni z lat 70. Tak duża wydajność wentylatorów zagrażałoby bezpieczeństwu ruchu pojazdów w tunelu komunikacyjnym. Największym nonsensem jest to, że wentylatornie i szyby, przegradzając tunel wschodni, tym samym likwidują ten tunel, gdyż trudno sobie wyobrazić, że zbudowano by dodatkowe obejście wentylatorni. Z tego wynika, że projekt z 1972 roku, na który powołują się magister inżynier Bortnowski i inżynier Rowicki w piśmie z dnia 27 czerwca 1989 wykonany był z wykorzystaniem poprzednich szkiców sporządzonych z natury obiektów gotowych istniejących już od czasów okupacji niemieckiej. Projekt ten wobec niezrozumienia i nierozeznania przez autorów funkcji pierwotnej budowli wentylatorni komór gazowych zawiera kardynalne sprzeczności techniczne z punktu widzenia przeznaczenia tych obiektów dla funkcji wentylacyjnych zachodniego tunelu komunikacyjnego. Tak więc dokumentacja projektowa ma wyraźne cechy dokumentacji powykonawczej z istniejących poprzednio obiektów. W latach 70. podejmowane były próby przystosowania omawianych urządzeń w tunelu zachodnim na potrzeby współczesnej wentylacji tego tunelu bezskutecznie. Stan bowiem tych urządzeń wskazuje jednoznacznie na to, że były one urządzeniami komór gazowych z czasów okupacji hitlerowskiej. O powyższym wydano niniejszą opinię. Dr Piotr Kikowski, major magister inżynier Bogusław Modrzejewski, doktor inżynier Antoni Tarnogrodzki i magister inżynier Andrzej Malinowski. Załączników, dokumentacji do tej ekspertyzy jest bardzo dużo. Jest zrobione nawet, ponieważ te komory gazowe zostały zniszczone. I co pan myśli o tym, że na przykład poważny człowiek, nie znam go osobiście, ale pan doktor, pisząc książkę, nie wziął tego pod uwagę, wziął, nie wiem, czy inną mapę, czy taką, którą akurat znalazł, bo historyk... No widocznie... On je pominął, po prostu pominął. Pominął jak wiele dokumentów. Ksero zrobił bez komór gazowych. Tak, pominął, tą ekspertyzę musiał pominąć tak jak wiele dokumentów. Pominął, nie wziął pod uwagę. To co po prostu jest w zasobach IPN-u. Nie wiem pani sędzio, czy IPN zrobił jakąś kwerendę pod tym względem KL Warszał. Czy była robiona kwerenda? Myśmy o tym też mówili, więc nie wiem, czy IPN sam z siebie nie powinien zrobić rabanu, że więc ktoś... Robiono próby, żeby antyekspertyzę opracować, z której by wynikało, że to była wentylacja tunelowa, a nie komory gazowe. I niestety od 96 roku do teraz jest rok 2010, żadnej ekspertyzy ani pan Kopka, ani ci, którzy z nim współpracowali, ani prokuratorzy, którzy nad tym pracowali, żadna antyekspertyza się nie pojawiła. Mało tego. Tylko że mamy książkę, na podstawie której zanegowano komory. Właśnie. Zanegowano. A na sympozjum, gdzie referat był na temat komór gazowych, bardzo wyraźnie potwierdzający ich działanie, sam pan Bortnowski, sympozjum było otwarte, mógł przyjść każdy, w ogóle nie przyszedł. Nigdy nie napisał artykułu dyskusyjnego, tylko w jakiś sposób próbuje się tak podskórnie właśnie podważać, że to nie były komory. Znaczy gazowe. Często można używać czyjegoś nazwiska, on w ogóle... Wyobraźmy sobie, że ktoś by mówił, że w Oświęcimie nie było komór gazowych. Więc właśnie tutaj mamy do czynienia, ojcze, z dwoma bardzo istotnymi problemami. Pierwszy problem to, że musimy udowadniać, że prawda jest prawdziwa. Tak. No tylko, że żyjemy w takich realiach, panie senatorze. Zaraz. No, tak byśmy się nie dali zwariować. Nie użyję takiego słowa. My nie możemy udowadniać, że prawda jest prawdziwa. Udowodniliśmy, że tak było. Pokazaliśmy, jak było. Poza wszelką dyskusją. Jakie są dodatkowe argumenty? Proszę sobie wyobrazić, że 10 lat temu Sejm przyjął uchwałę jednogłośnie, bez sprzeciwu. Co to znaczy? Że w żadnym ugrupowaniu politycznym nie powstał cień wątpliwości co do prawdziwości przedstawionego materiału. Trzeba na to spojrzeć historycznie. Nikt nie zgłosił najmniejszej wątpliwości, a przecież mógł. Czyli materiał przedstawiony był tak przekonujący, tak dobrze opracowany, że nie było najmniejszej wątpliwości. Powstał dokument o najwyższej wadze prawnej Rzeczypospolitej. Uchwała Sejmu. Wyżej jest jeszcze ustawa tylko. I na mocy tej uchwały miało być coś zrealizowane przez poszczególne elementy władzy publicznej. To nie zostało zrobione. Co więcej, została ta uchwała zlekceważona. I tutaj mamy do czynienia z bardzo istotnym problemem pokazania przez władzę publiczną, że prawo można lekceważyć. Ale w tym momencie, panie senatorze, no, parlamentarzyści mogliby się oburzyć i powiedzieć, no przepraszam, ale jak można w tym zlekceważyć cały parlament i robić sobie swoje? Zaraz. A teraz jeszcze ktoś poszedł jeszcze jeden krok dalej. Tak, więc właśnie pokazuje, że mamy proces erozji zaufania do prawa, do praworządności. Że jest to bardzo niebezpieczna sytuacja. Dziwimy się, że ludzie łamią przepisy drogowe powszechnie. Ja się przestaję temu dziwić, skoro władze publiczne pokazują, że można lekceważyć przepisy, że można lekceważyć to, co zostało ustalone. Że z kłamstwa można robić fakty. To jest bardzo niebezpieczny proces. Nie tylko ze względu na tę sprawę tylko narodową, historyczną dla nas, ale również z punktu widzenia przyszłości naszego państwa. I drugi element bardzo ważny. Otóż problem zaufania do pracy naukowej. Na ogół istnieje coś takiego jak zaufanie do wyników badań naukowych. Oczywiście istotą badań naukowych jest wątpliwość. Prawdziwy badacz nigdy nie ma stuprocentowej pewności, zawsze jest gdzieś cień wątpliwości i to pozwala rozwijać naukę. Ale pewne rzeczy, które zostały na tym etapie wiedzy udowodnione, nie są powtórnie udowadniane. Nie udowadnia się, że istnieje prawo ciążenia. Są tacy, co nie wierzą. Ale przecież już nikt przy zdrowych zmysłach... Tylko, że często, znaczy można powiedzieć, że no, trudno mówić tutaj o wierze, jeżeli są fakty. No więc właśnie, pewnych rzeczy się już nie udowadnia. I oto powstaje człowiek, który pisze książkę i który lekceważy podstawowe zasady badań naukowych. Tak to trzeba powiedzieć. Ja to tak oceniam. Jak można pisać książkę na temat, który już został opublikowany i udokumentowany różnego rodzaju opracowaniami i dokumentami, w którym nie ma krytyki tych dokumentów. Jeżeli jakiś dokument jest pomijany, to zgodnie z uczciwością naukową należy powiedzieć, dlaczego ten dokument odrzucam. Znaczy, no można powiedzieć... Nie ma wytłumaczenia, ojcze. Ja chcę tu bardzo ostro stanąć na tym, tutaj w tej sprawie. Ale jeżeli nam jest potrzebny jakiś argument, to... Znajdźmy go, żeby osiągnąć swój cel. Dobrze, ale to trzeba ten argument znaleźć. To trzeba powiedzieć, dlaczego ja odrzucam ten dokument, który pani sędzia przytoczyła, dlaczego uważam, że on jest nieistotny dla sprawy. A nie można napisać nowej książki, w którym 80 dokumentów w ogóle jest pominiętych. To jest nienaukowe.